Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kończnik naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną oczywiście Krzysztof. Witam! Oraz widzowie na czacie i pamiętajcie, jeżeli chcecie wy być częścią tej społeczności i być z nami tutaj na czacie, zapraszam serdecznie na Twitcha od poniedziałku do piątku od 16 do 22 oraz jest niezmiernie miło was zaprosić oczywiście do opisu, gdzie znajdziecie link do Instant Gaming i tam możecie kupić sobie tanie giereczki właśnie za pomocą mojego linku. Będzie bardzo miło, bo jeżeli dużo co tam się po prostu będzie pojawiało na tym instancie, dzięki temu będę mógł dla was robić lepsze giveaway'e właśnie na tej stronie, także serdecznie zapraszam i już w przyszłości myślę jakiś pierwszy giveaway. A tymczasem czy witam widzów na czacie? Na Twitchu chyba nie, ale witam serdecznie was wszystkich oczywiście zgromadzonych. I słuchajcie, lecimy dzisiaj z bardzo fajną akcją, taką wiosenną, bo mamy już ogólnie marzec. Dobra, Krzysiu, pokaż co się w ogóle dzieje na gospie, bo dużo się dzieje. Ogólnie rozpoczynamy nasze mocne prace z budową. Mamy też sporo pieniędzy na koncie tak naprawdę i trochę jakby na początku nawet nie wiemy co z tym robić, ale jak pomyślę o tym, co robimy, to będzie kasa na pewno wydawana mocno. Także ludziska, proszę bardzo, dzisiaj tak wygląda nasz plac. Dokładnie tak, tam specjalnie tego pola nie orałem, nic się tam nie robiło po prostu, bo wiedziałem, że tu, oj przepraszam, będzie troszeczkę do roboty. I co tutaj mamy? Słuchajcie, górka była na tyle duża, że uznaliśmy razem, nagrywam dokładnie, że nie ma sensu jakby jej równać i tak dalej. Po prostu górka sobie zostanie, w tym miejscu będzie po prostu tak, tylko i wyłącznie droga, a tu wykopaliśmy sobie taki oto fajny taki teren sobie jakby wyrównaliśmy i tu będzie po prostu pan Kucharek to wyrównywał, bo myśmy się łopatami byśmy się zajechali. Tak, pan Kucharek musiał przyjechać i dokładnie tak. No więc zobaczcie, jest nawet spore, bo to na jakieś 2 metry myślę będzie, nie? No, na 2 metry jak to będzie więcej, no chłopie. No, coś takiego by było. Więc sporo wyrównywania było. Znaczy kopania, tego widzicie, lekko ten teren jest nierówny, ale za chwilkę będziemy też lać fundamenty pod nową oborę. I mam też taki pomysł w tym miejscu, że tak nie wyglądało to pusto. Boże, jak dzisiaj sadzi mnie coś, ja nie wiem. W tym miejscu będziemy sobie po prostu kłaść płytę ażurową, żeby to się nam ta ziemia nie usuwała po prostu. Także zobaczycie już niebawem. No i co? Stan konta wam pokażę. Uwaga, 158 350 zł bez kredytu przed budową obory i tak dalej, nie? Ogólnie obora kosztuje 85 tysięcy. Ja liczę jeszcze 15 trzeba wydać na to takie właśnie podrównania, gdzieś tam jakieś mogą elementy zabraknąć, albo coś wyjdzie na nagle drugiego, ewentualnie może jakieś po prostu brakujące materiały. Więc takie 15 tysięcy to jest zakładki i raczej tyle chcę, przepraszam, przeznaczyć na to właśnie budowę. Więc oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym terenie, bo jest to coś ciekawego, tego tu jeszcze nigdy by nie było. No i zobaczymy, czy wam to się spodoba, nie? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. A ty może Krzychu powiedz, co dzisiaj będziesz robił, co? Bo to też no ja będę sześciątkę dzisiaj przepalał. Tak potężnie będę ją przepalał. Dawno miodu nie dostała. Dokładnie, dzisiaj Krzychu zajmuje się uprawą naszych nowych pól, w sumie tak jak i ja, znaczy uprawą może nie, ale wapnowaniem, a ja zajmuję się nawożeniem. Dzisiaj biorę się za obornik oraz gnojowicę, więc kurde, tak ci wypchało ten obornik, że aż tu za ścianę wypadło nam trochę, ci powiem. Tak, no trochę jak widłami rzucałem, to mi parę wypadło, nie? A, widłami, no tak. No. Dobra, to co, to ruszamy chyba, nie? Jest taki, dzisiaj tak mi pierdzi, tak mi sadzi dzisiaj, że masakra, nie? Jest masakra. No, także ogólnie obora będzie myślę ciekawa, jeżeli ktoś jeszcze nie wie jaka to jest obora, to jest ta moja oczywiście z modhabika, która będzie stawiana, tylko troszkę takiej fajnej wersji, bo takie jeszcze na pewno nie widzieliście, trochę sobie przerobiłem po tą serię. Jezu, no jeszcze gorzej dzisiaj jest, nie? Ja wiem, że dzisiaj jest akcja obornik, ale to jest trochę przesada, nie? Te krowy oborze tak srają, aż echo poszło, nie? Słyszałeś? Krzykł aż ogłuch tam, on by się obory stał. Coś ty jadł, tego smirodu. Krzychu, oj, ja nie będę mówił jak. O kurczę, dobra. Ja to sobie właśnie podejrzam obornikiem. Znaczy, no, obornikiem, podejrzam obornikiem sobie. Podejrzam sobie rozrzutnikiem do obornika. Dobra, gasimy sobie, zapinamy sobie od razu nową łyżeczkę. A, słuchajcie. Po co się bawić to układanie belek, skoro tak wszystko się rozdupcyło, zobaczcie. Ja nic nie robiłem tutaj w tym, a belki tak się porozpierdzielały, nie? Niedługo mam też nadzieję w końcu wziąć się za plan autoload i zrobić to tak, jak powinienem zrobić, bo ogólnie ona tam zrobiona jest, ale nie działa, nie? Także już niedługo postaram się do niej siąść i zrobić własny autoloadzik na tej planecie, bo raz, że optymalizacja lepsza, bo nie mam fizycznych obiektów, tylko takie fajnie estetyczne postawione, a dwa, że też to po prostu będzie lepiej wyglądało, nie?
Także spoczko. No i co, słuchajcie, na razie z nowych nabytków się nic nie szykuje na ten sezon. W sensie nie planuję za bardzo. Idziemy teraz w pola ogólnie bardzo mocno. A nie, musimy wymienić tobie tą maszynkę do... Co prosiłeś, jak ona się nazywa? Wapniarkę, nie? To całą. No, tak. No, no Krzychu chciał właśnie, żebym wapniarkę mu ogarnął nową. Także to w sumie racja, bo maszynę jak mamy po to, żeby już to może takie wapniarki ogarniać. A jeszcze jednak wapniarki właśnie nowej nie mamy, nie? Także trzeba będzie się właśnie w nową taką zaopatrzyć. O kurde, ale mi tutaj kantuje. Ty tam za mną stoisz, co? Nie, ja jadę przecież. Nie wiem, co tu się robi, ale rozrzutnik, obornik rozrzuciłem trochę. Dajcie, jeszcze raz no, podejście wezmę do łyżki. Dobra. No, też dzisiaj pewnie zajdziemy na nowo, na nasze nowe pola, bo właściwie będę chciał skoczyć na pole numer 8. Ale zanim to jeszcze nastąpi, to skoczymy sobie najpierw na pole 48, nie? Tam, gdzie właśnie mamy... tam, gdzie będziemy chciać kukurydzę. Ja szczególnie blisko jestem na takim etapie, gdzie mam tyle pól, że zacząłem sobie już po prostu pisać kawałki pól, których co będziemy siać, nie? No, w sumie to dobra praktyka jest, nie? Bo ile? Safe nasz ma już 160 godzin i bardzo podobnie się rozwija, co safe nasz Dziechowie. W sensie, może inaczej, wolniej się rozwija, ale... proporcjonalnie wychodzi to nieco tak samo. Tym bardziej też wszystko jest pod odcinkiem, bo tamśmy grali bardzo na streamach, więc sam jakby większy progres po prostu był. A tu jest tylko, wiecie, gramy sobie na tych streamach właściwie bardziej po to, żeby z widzami coś porobić, a tak to zwykle robimy szpakowo, nie? Więc jak na przykład teraz mi się kończą odcinki na zapas, bo są mi tylko właściwie nawet nie jeden, bo mam tylko odcinek na sobotę z Funny Moments, więc ten odcinek nawet jest na niedzielę. A jeśli się chciałem nagrać no, ze dwa odcinki? Myślę, że byśmy dali radę, nie? Krzychu, dwa odcinki zrobić dzisiaj. Jeszcze. Na spokojnie, nie? No, to już byśmy dzisiaj fajnie pokazali też, znaczy dzisiaj może nie, ale w kolejnych odcinkach byście zobaczyli, jak wygląda praca nad budową, bo to trzeba tego jest. Jak masz srakę, to sraj na roz... O Jezu, przestań, co ty piszesz? Okrutnik. Zapytaj, na co wydać pieniądze. Znaczy wiesz co, ogólnie uważam dziku, że raczej 100 koła trzeba od tej kasy odjąć, nie co mamy. Więc kasę wydam pewnie na... Wysypałem ten? Oj, wysypałem trochę. 100 tysięcy wydam na oborę, jak wiecie. Krowy też trzeba kupić, więc to też będzie sporo pieniędzy pójść na te krówki. No i to co tam się teraz udoi, to raczej pójdzie na tę nową wapniarkę, nie? Także wiesz, jakby... mam na co kasę wydawać, nie? Problem tylko jest taki, że nie chcę jakby teraz tak rzucać się z tym, nie być takim rozrzutnym, bo wiem, że potem jak przyjdzie czas, gdzie mi zabraknie kasy, to trochę będę musiał iść do banku prosić o kredyt, więc lepiej zostawić sobie na zapas, ale bardzo możliwe, ludziska, że niewykluczone, znaczy bardzo możliwe, że niewykluczone, niewykluczone, że jest taka możliwość zakupu pola tuż przed żniwami, jeżeli się uda, nie? Bo naprawdę kasy mamy sporo, trzyma nas się ten pieniądz po tej zimie i może właśnie jakieś nowe pole tylko kupimy, ale teraz raczej celowałbym nie w nowe kawałki, a w ulepszanie już kolejnych, nie? Bo no jest jakby nie było, jest co tutaj jeszcze... O, jest co powiększać, nie? Między innymi właśnie chciałem powiększyć pole 28-29 o pole 21. Tam jest bardzo fajnie, w bok można pójść. I byśmy sobie w końcu mogli legalnie do sąsiada pojechać. Czekajcie, muszę w kamery zmienić sobie, wiecie? Pytałem was wcześniej o ten modzik na tą kamerę, ale kurczę, zaś nie pamiętam, gdzie on jest tam od huby, nie? Więc też jakbyście mogli go potem po odcinku polecać, byłbym naprawdę szczęśliwy, bo chcę mieć po prostu kamerę, która mi się zmienia na myszkę najlepiej. Zmienia mi się po prostu i w grze, tako, w sensie sobie i w kabinie, co nie? Dobra, jak to będziemy lecieć z tym? Tu mamy chyba akurat, a nie, to jest full dawka dana, tak? To jest full dawka dana. Ej, jak to jest full dawka, to może rzucimy w takim razie na kolejne pole, nie? To rzucimy tutaj na łąki w takim razie. No bo ja tak dzisiaj chcę trochę ponawozić to. Tam już polecą ogólnie nawozę sztuczne raczej. Raczej. Ty nie chcesz się mam z tym, nie? Raczej nie inaczej. No. A jak tam ci idzie w ogóle? Ja już nie zacząłem. Nie? Nie. A ty dopiero wjeżdżasz tam? Tak. Matko boska, a czemu tędy pojechałeś? A ja nie wiem, gdzie był ten wjazd taki legalny, wiesz? Legalny wjazd masz no. Albo od gospy, ale najlepiej aha. Pojechać na biegazownię od razu. Aha! A na prosto. Ależ mi się w połowie wpieprzył w to. No, dobra. Widzę właśnie.
Nie lepiej mieć cielaki w starej oborze, a w nowej krowy mleczne? Ej, w sumie to nie jest głupi pomysł, nie? Tak naprawdę. No, można tak zrobić w sumie, nie? Ale i tak mleko mi się w sumie teraz sprzedaje automatycznie, nie? Więc jakby też wybór, obory na ten. Chociaż w sumie tam będzie nowa dojarka. No dobra, to ma to w sumie sens, no. Za długa przerwa nagrywania? Może być, nie? Że trochę długo się nie nagrywało i jest jak jest. Ale no w sumie to spoko pomysł, zrobić tam cielaki. Główka pracuje, no. No bo tak, bo w sensie nie musimy kołać krówek. Możemy po prostu krówki przeprowadzić tam, gdzie będzie ich więcej, a nadwyżkę krówek, które się będą, te cielaki, które będą się robić, będziemy po prostu rzucać do takiego jakby inkubatora, nie? W postaci tamtej naszej starej obory. To w sumie spoko, nie? Nówki, krówki niech sobie stają w tamtym miejscu na nowych eleganckich tych, o no, nowej eleganckiej oborze, to możemy zrobić tam, nie? Cześć, organista. Tak, dokładnie, nie będę do głowy podchodził dzisiaj, no, dokładnie. Powiedz mi, Krzychu, jak skończysz tam już nawodzić, dawać to wapno, to ten padnę z obornikiem jeszcze, nie? Tak, spoko. Ja wiem, że to jest takie trochę nierealne ludziska, dawanie wapna, potem obornika, ale te pole świeże są zakupione po prostu, a musimy w jakiś sposób je nawieść, a nie chcę też nawet sztuczny, bo spadnie nam po prostu premia, nie? Środowiskowa, jak będzie nawet sztuczny. No i tak sztuczny musimy dać, bo jeszcze jakieś tam opryski musimy zastosować na tych polach. No tam orki nie było i zapewne też podziałać trochę bardziej z z tymi pestycydami, nie? Niestety. No bo tam, no jak mówię, no nie ma tej orki, więc będzie pewno chwast, nie? I tak już tak tu leci. Nie wiem, te łąki są takie trochę też niech 5, niech 10. Ty, dobra, a się kukurydzę kiedyś się zieje, chyba teraz, nie? Gdzieś na marcu. No, w sumie tak. Jak tam Riot? Cześć, zgradę w ogóle, siemka. No, w porządku, nie? Nagrałem odcinek właśnie, jak coś. Nie wiem, czy tutaj ktoś jeszcze może o tym nie wie, ale jest odcinek nagrywany. W ogóle śmiesznie tutaj wygląda ta mapka taka, nie? Nie jest w takim jednym kolorku, tylko tak strasznie poszarpana. Raz żółta, raz czerwona. Więc tak. Cześć, Jasku, w ogóle, siemka. Trochę tutaj patrzę tak na czat. No, a może właśnie wy ludzie, dziecko, macie jakieś pytanka odnośnie tej serii, ewentualnie może jakieś propozycje, co tu można by zrobić, bo bardzo dobry pomysł z cielakami właśnie padł na czacie. A co można w sumie teraz zakupić, nie? Niedługo. Na przykład na gospodarstwo. Bo póki co jest na razie tylko ta obora planowana. Dotrwać tak do tej, nie wiem, kolejnym tarcie będziemy robić już jakieś siewy pewnie. I nowy ciągnik. No ciągnika nie potrzebujemy, nie? Ciągnik jest i tak dobry, nie? Uważam, jak na nasze gospo, mamy za dobry ciągnik. Więc to raczej odpada. Ale ziemię jakoś możemy dokupić, nie? To jest zawsze spoko pomysł. A, albo to właśnie dziękuję tą mleczarnię, nie? Co mieliśmy? Bo właśnie gadaliśmy wcześniej z przedocznikami z widzami, że chcielibyśmy, że chciałbym kupić mleczarnię, żeby móc sobie tworzyć serki. I mleko byśmy już nie sprzedawali tak raz, znaczy codziennie, tylko po prostu byśmy mieli sery, nie? Które są cały czas tam do tego. Znaczy, w sumie wiecie co? Inaczej, mleko mogłoby zostać takie sprzedawane cały czas, które jest, bo ono by się sprzedawało nam z obory, a nie z magazynu tego, który będzie w mleczarni, nie? W tej zlewni całej. Więc tam na przykład, co bym zdążył na przykład mleko wywieźć, to by poszło do mleczarni, a co bym nie zdążył, to po prostu by się normalnie sprzedało gdzieś tam przez to, co jest w nocy, nie? Więc powiedzmy jakieś tam 2-3 tysiące poszłyby na sprzedaż tego mleka, a reszta na robienie serków, nie? Bo i tak to wszystko się nie przerobi, więc zawsze jakaś taka kasa i z mleka i sera byłoby dobra, nie? Także spoko. Gdzieś tam pod tym... Na ten temat chyba tu mamy zamknięte nasze wydatki, jak na razie. No zobaczymy, co się jeszcze będzie działo, nie? Dobra, Krzychu, tu skończyłem w sumie obornik rozrzucać na tym jednym poletku. O, na łące. A? Ja dopiero, żebym rzucił dwa przejazdy i mi się ten skończyło. Tak? Pustą mam, no. O kurde, ale dajesz tam na fulla, nie? Wszystko? No na auto mam, nie? Aha. No tam sporo tego jest, kurde. Nie no, bez kitu musimy już pomyśleć na tym, żeby kupić nową tą, nie? O, teraz tylko wam się, jeszcze przyjedziemy się po tej dróżce. Zobaczcie, że to jeszcze droga nie jest wyrwana do końca, bo to wiecie dopiero co tam było trochę spychane tej ziemi i tak dalej, ale nie no, myślę, że to będzie fajnie akurat, kurczę, nie? Tu będzie spoko takie, mam po prostu zajechać sobie w tym miejscu. Aż to już się niedługo zobaczycie, jak to będzie wyglądać, nie? Za 5 odcinków myślę, obora powinna stać. Znaczy nie, obora będzie stała w sumie za 3 odcinki nawet, nie? Ale także zrobić ją, wiecie, jakby na fulla, no to jest jakieś 5-6 odcinków, nie? Bo tam już mam trochę porobionych takich jakby progresików do tego, ale wiecie, to jeszcze trochę
jakiś tam wymaga, nie? Cześć Jaki, witam. Wiesz co, chyba teraz pojadę na to nowe pole, nie? No, chyba teraz tę barykę pojadę na nowe pole, nie? A może już kupił młyn wiatrowy? Żreatrak taki po prostu? Jak już to bardziej wolałbym kupić młyn, który mam na kolonii tutaj, nie? Tam na tym skupie. Bo jest raz, że blisko, a dwa, że już sobie stoi, więc nie psuję jakieś kraje bardzo specjalnie. A tu też tak trochę nie bardzo nie mam gdzie budować, nie? Już się zmęczać moddingiem? Nie, Irik. Klucz do dobrego moddingowania według mnie to jest założenie sobie jakiegoś celu, wiesz, zrobienie go i po prostu wiedzieć, kiedy odpocząć się. Ja dzisiaj już swoje zrobiłem na mapie, bo dzisiaj na Szpakowie i mamy dzisiaj 20 kwietnia. Ostatnie elementy na mapie poprawiałem na atlasy i już plan na mój tydzień, jeśli chodzi o mapę, jest zrealizowany. Jutro tylko i wyłącznie jakieś tam szlify, detale, to co chciałem po prostu poprawić i ewentualnie już rozpocząć jakieś tam modelowanie budynków grywalnych. Kolejny na kolejnym gospie, bo mam też oczywiście fotki, ale to słowo nie będę może gadał o tym na odcinku z kolonii, bo od tego macie work in progress, nie? Także coś tam będę już sobie powoli modelował z tych budynków grywalnych, nie? Bo już jakby wszystko mamy tam ogarnięte, nie? Koparkę kupić? Chyba trochę za wcześnie, wiesz? Ogólnie raczej traktujcie mnie nie jako takiego bambra, a takie gospodarstwo, które jest takie średnie raczej. Już takie mamy gospodarstwo, nie jesteśmy, co prawda, ale jesteśmy takim średnim, nie? Więc na średnie gospodarstwo raczej koparki jeszcze bym nie kupował, bo dopiero wychodzimy z takiej, powiedzmy, biedy i to jest pierwszy sezon chyba, gdzie nam się zaczyna trochę powodzić z pieniędzmi na tej serii. A do tego, żeby tutaj coś, cokolwiek zacząć zarabiać, to jeszcze kawałeczek, nie? Średniaki do dupy. Znaczy wiesz, chodzi o to, że po prostu o maszyny, nie? Jak tutaj wygląda to wszystko? Bo już wiesz, jakaś tam zasławka jest, co prawda. Jakiś 400-konny ciągnik, 100-konny. No i 60-ka, nie? I 60-ka nieszczęsna, która... No według mnie chyba... O Jezu, trochę mi się obornik rozrzuca. Na 60-kę długo czasu chyba nadaje 9 ludziska. Miał kciuch robić remont, ale... Tak na razie odwlekam go od tego pomysłu, żeby... się nie porywał z motyką na słońce. Ej, wiecie ile potrzebuje kukurydza od tego jakby nawożenia azotu? Znaczy no azotu po prostu. Chyba tam full będzie, nie? Z 200 kilo. Bo właśnie nie wiem ile sypać, jak ma tę dawkę dać, bo tam pod torami będzie też kukurydza. Będziemy mieli teraz dwa pola. I możemy też tam ty właśnie pójść. Gospodarz, ty. No. Jak ty jesteś trochę przy kasie, nie? To może jaka podwyżka byś dała, nie? Ja nie mam pieniędzy, stary, oborę musimy oddawać. Jak nie masz pieniędzy, ty? Ja ci przypomnę, że dalej mi tego MC-ta odpracowujesz, nie? No i co z tego, ale podwyżka też się należy czasami. W sumie... Remont ktoś by dobry zrobił. Coś się coś potlafi. Pomyślimy nad podwyżką. Tak, no, pomyślimy. Bo miałeś w sumie... Ale nie zapomnimy. Czekaj, miałeś trzy klocka, nie? Na rękę. No. Tyś jak odchodzi... O, wymuszę! Przepraszam. Trzy klocka na rękę miałeś. Tyś jak idzie miesięcznie na spłatę MTZ-a. Jeszcze rok ci został. No, jeszcze rok ci został. Ej, Krzysiu, jeszcze za rok będziesz wolnym człowiekiem. Nie cały rok, bo tam 22 miesiące miałeś. No to jakbym ci teraz w sumie... Ej, to zróbmy tak. Dam ci podwyżkę, ale podwyżkę przeznaczymy na spłatę MC-ta i szybciej będziesz mógł potem się z tego wygrzewać. To już tylko w pół roku będzie, o? Tak, dokładnie. Nie no, o tyle ci aż nie podwyższę, bez przesady. Jak to? Ale jakieś 500 zł na początek, myślę. Mhm. Na dojazdy. Na dojazdy, no tak, no. Już mieszkasz ze mną na Wersalce jednej, co ty gadasz? Ciepło nie płaca, to się z Somy pozbędziesz? Nie no, Soma to okrągłą gdzieś pozbędzie, bo tu mamy właśnie... ale na około pojechałem strasznie, nie? Tu mam przecież tą ciepłownię, nie? Więc oni tylko skupują słomę. A trochę się pojedzie po mapce, w sumie czemu by nie? Tak trochę wycieczka krajoznawcza. O kolonii. Ale już mi się ogólnie ludzka, powiem szczerze, Sevik podoba, naprawdę coraz lepiej to wygląda. Rozwijamy się fajnie, więc już tylko lepiej. A, tam zobaczcie za chwilkę na polu, mamy takie paskudne miejsce. Paskudne miejsce, jeżeli chodzi o pole, bo musiałem porobić teren. Tam teren był z wersji mapy, jakaś nie wiem, to było 0.7 powiedzmy wersji mapy, więc dosyć wczesna, ale już taka w miarę grywalna.
0,7 to ty byś obalił chyba. Nie, ja nie jestem taki. Ja nie piję alkoholu. Nie, co? Dobra, ja to nie wiem, sypię jakoś taki automat dawkę. 80 kilo. Nie wiem, czy to nie będzie za mało. O, to chciałbym jeszcze wapno rozrzuca, ale to nie będę jakby tam się wtryniał. Znaczy niech sobie tam rozrzuca, potem i tak, wiecie. Muszę dzisiaj to, no, poogarnąć już trochę, nie? Bo to jest strasznie nic, to jest zero. Świeżo po wykopkach i tu kukurydza fajnie odda akurat ten poletku, bo to jest takie długie, wąskie, więc dobrze się będzie po prostu kosiło, nie? No i też fajnie, fajna możliwość rozwoju na tym polu jest, nie? Gdzieś tam pójście zawsze w ten bok jest, nie? Ale co z tego? Płótka. Może nie pijące, ale jak zrobię raz na rok drunk stream, to nic się nie stanie przecież, nie? Świat się nie skończy. Większą dawkę dać? Właśnie myślę, że większą dam dawkę, nie? Czekajcie bliska. Może to jednak jest dobry pomysł, żebym to większą dał. Tam było 80 kilo. Dam 160 kilo może, co? Może to też będzie za dużo. A, ty już tu skończyłeś. No, to połowę tylko. No dobrze, dobrze. Jak wjechał? Chyba, że omijaka to mi się zostawiło. Nie, dobrze, dobrze, jedź już, jedź. Ja już się musi tak do końca ten, na Cito. Masz inną tę teksturę, nie? Wiesz co? Nie, ja mam dobrą normalnie. Wszystko widać tam. W sensie tam na końcu, na tym pola, nie? A, tak, tam jest taka zielona, no. I potem tam nie wiem, czy mi zaliczyło to wapno. Nie, tam trzeba zaorać się. A, okej. Pasieka jakaś? Hutik pasieka jest planowana, co razem powiem, w którym miejscu nawet, tylko to zrobimy dopiero po dniu. Pasiekę to z ucha wyciąga tylko. Co? Miodu. Co mówisz? Że masz pasiekę, to masz w uchu, że miód wyciągasz. Aha, no ta. Śmieszny taki tego. No, tego? Ale jest w planach pasieka jeszcze jedna do zrobienia. Zaraz za gospodarstwem, wiecie? Tam jest taki szykuj się zagraniczek, bo pole wychodzi paskudne. Więc trochę się tam poogarnia, to nie? Ja wiem, bliska, że bardzo nierealnie robimy teraz wapno, czy obornik wapnie. Ale zależy po prostu na tym, że dość dobre pH i azot. Dać naturalny, bo nie chcę tego sztucznego, nie? Zaproś ten Instant Gaming. Zapraszamy już na sam początek odcinka, ale oczywiście możecie tam wpaść, bo im więcej osób tam się jakby zbierze, tym lepszy giveaway dla was będę mógł robić. Także zapraszam serdecznie, nie? Bo to wszystko jest jakby... no kurczę, no dla was, nie? Jednak... jednak tak, to jest fajna rzecz tam, nie? Mam nadzieję, że już kolejny giveaway, na przykład, który tutaj zbieramy subskrypcje. W ogóle bliska na Twitchu mamy coś ciekawe, że to 100 subskrypcji na kanale, na naszym Twitchu. Organizujemy właśnie giveaway dla wszystkich osób, nie? Którzy właśnie tam też wspierają, albo którzy też nie wspierają, no dla wszystkich po prostu widzów, nie? I właśnie na Instancie mają bardzo fajne tanie gierki, także już nie będą się wam dawać tylko DLC z FS-a, ale też jakieś inne gierki zawsze, nie? No siemak, witam serdecznie. Tak, dokładnie tak, link, dokładnie. Pod kuku to musi być nagnojone dużo. A widzisz, no to bardzo dziękuję za organizację zakończenia. O ty! Skórny! Widziałeś to? Już myślałem, że nie puści. Autentycznie. Ci się nie podniósł. Nie wytrzymie z nimi, nie? Nie wytrzymie. 102 metry MF. Nie no, ale tak ostre było, nie? Dobra, nowijeczka. Zajrzamy. A, to coraz też częściej pojawia się głos, żebyśmy kupili nowy kombajn. Słuchajcie. Jak mam być szczery, na nasze chyba teraz ile będziemy mieli? Ponad 12 hektarów? To ten klasik spokojnie sobie daje radę, nie? Też nie kosimy jakby cały czas, codziennie. Tylko wiecie, Krzychu będzie kosić, a będę się prasować tak naprawdę. I zawsze we dwóch ogarniamy jakąś jedną tam czy dwie rzeczy. Dzięki temu jakby nie potrzebujemy. Czy co? Nie, dobra, tam jeszcze obornik damy, no. Czyli się nie będę nawoził chyba gnojowicą, bo nie zdarzę. No, ale jakby nie musimy działać jakby zawsze razem. No, jak się powiedzmy robić gdzieś tam te żniwa, to ja tam prasuję. I dzięki temu zawsze mamy co robić. A tak jak wiecie, jakbyśmy na przykład mieli... Tak, że Krzyku już skończył kosić, jeszcze nie skończyłem ogarniać kostek albo drzeno belek. No to w takim razie Krzyku stoi z robotą, bo on za bardzo belek też nie pozbiera, bo 7 mu to idzie, nie? I też nie ma za bardzo gdzie, bo wszczepy są wykorzystane przeze mnie. Także też taka trochę średniawka, nie? I właśnie myślę, że na razie kombajnik, który jest to spoko. Ewentualnie możecie posłuchać jakieś swoje propozycje kombajnu, żebyśmy mogli gdzieś tam kupić jakiś trochę... O kurde, mi się sypie tutaj.
Nie, już sypie mi się z tego. Wysypało mi się. O, czekajcie, podbieramy sobie to jeszcze. Więc macie po prostu jakieś produkcje kombajnu, które można obczaić. I ja może faktycznie jakiś fajny spodoba, taki w miarę lekko większy od tego, nie? Raczej teraz bym chciał coś 6-metrowego jak już, a nie ten metr, który mamy. No to podsyłajcie, nie? To zawsze można coś tam zobaczyć, po ile takie coś dało radę kupić i czy to będzie też miało sens, nie? Kutano 330, 320, 330. No nie, no Kutano jest dosyć duże, wiesz, to jest bardzo nowy kombajn, nie? Na takie coś trzeba wydać już ponad, no ile? 150, 200 tysięcy, nie? Te X32? Też nie jest to głupie, nie? Raczej już Bizonu się nie będę pchał, bo to już ten era nas trochę tam minęła. TC5 90, ale to jest też taki trochę nowy kombajn, nie? W sensie jest taki to... Nie wiem, czy się pchać w takie nowe kombajny jeszcze, wiecie? Jeszcze może zrobić takie coś, żebym kupił taki jeden jeszcze w miarę taki stary. A potem właśnie poleciał, nie? Ty, a Case to na przykład? Case tego Internationala, tego starego. On już jest taki w miarę, wiecie, jest taki nowszy. I tam 6 metrów będzie miał, nie? Chyba. Dominator? Znaczy, do klasy pewnie jeszcze wrócimy, nie? Bo klasy jest naprawdę fajne. I Mote X? No zobaczymy jeszcze. Przejrzymy sobie Elixir, zobaczymy co tam jest fajnego. O właśnie, Deutsch miał być, bez kitu Ring. Mieliśmy Deutsch zaraz kupować tego. Faktycznie, przepraszam serdecznie, w takim razie już jest wszystko zaklepane. Wiem, który kombajn kupujemy. No tak, zapomniałem o nim na śmierć. A miałby, no to być, nie? Dobra, to już wszystko garnięte. No ale wiecie, ja to jest jakby szybko się maszynkami nudzę, nie lubię robić, nie wiem, dwóch sezonów jeden po drugim, tym samym na przykład, nie? Oczywiście kombajn jest trochę wyjątkiem. Zawsze coś tam chcę w tej karce, żeby był trochę inny na tej seryjce. Dlatego kombajn też pewnie będę wymieniał, nie? Jeszcze w przyszłości. Jest to w sumie nas dopiero drugi kombajn, tak naprawdę. A jeszcze myślę, że dwa będzie na pewno, nie? Case HD Axel Flow, no też chyba trochę nówka taka, nie? Bardziej. Jest no Boris, trzeba po końcu wywozić, bo to jest masakra z tym, nie? No będzie no więcej. No, dlatego trzeba pół dokupić więcej, nie? A zawsze też można Boris sprzedawać się, nie? W sumie. Można? No gdzieś tam można chyba, nie? Na biegazie, tylko trzeba mieć biega skupiony. Chyba tak. No. No, chyba trzeba mieć biega skupiony. Dobra, zawiję tutaj Rogala, jeśli to się pojadę. Ostatni rozrzutnik rozrzucę. I będzie cacy. W sumie to już trzeci dzisiaj. Okej. Sprawdzę w takim razie dziku, wiesz? Zobaczymy co tam ciekawego będzie. No, może faktycznie warto byłoby zobaczyć, nie? Dobra, czwórka i lecimy. Na pewno ten rzutnik to jest mega rzecz, jaką kupiliśmy, nie? Kurczę, to jest taka dobra robota. Bo tamto popierdółko to... Daj pan spokój, nie? A to naprawdę fajnie tutaj pasuje, nie? Ten rzutnięciak. Tak, oczywiście Ring. Oczywiście, że tak. O, następny jedzie. Wykolejenc jakiś. Dobra. Ty, no właśnie, mamy taki fajny serwis New Hollanda. Może by też New Hollanda kupił kiedyś, nie? Też w sumie nie głupi pomysł, żeby coś tam się mógł zaopatrzeć, nie? Czekaj, bo chyba będę teraz tam dokończyć. A tu już finiszujesz, tak? Przede wszystkim. Tak, ja już za chwilę ten, no. Nie z zabornikiem, tylko z wapnem. Tak, zgadza się. To w sumie wiesz co? Ja to za chwilkę to dokończę, to poletko. O, masz raz. Kolonii. O, masz. Dziękuję Zymuś1 za drugi miesiąc subika. Żeby dla ciebie pozdrawiam serdecznie, bardzo miło, że tu jesteś z nami. No, także dokończymy sobie tutaj ten obornik, myślę, i chyba dam ci gnojowicę, żebyś tam sobie poogarniał, a ja tu pewnie zacznę tu się wyrabiać ziemię, nie? Jakoś pod nasze pola. Mhm. Bo na pewno tu trzeba będzie wyrobić to, po tych ziemniakach, nie? Nie wiem, czy to orkę robić, co? W sumie nie, no można to się z orką wyrąbać, dlatego że mamy tam na końcu przecież, nie? Nieogarnięte. Ja mam jeszcze dwa pola do zwapnowania. A, to wapnij, no. O, jest super, to zapnął. Mamy hol może na tym, na gospie, czy nie? Co? Mamy hol na gospie? Co mamy? Hol na gospie. Jaki hol? Do holowania. Po co? Bo mi się paliwo skończyło. Nie gadaj. Bo mówię.
Jak się skończyło paliwo? No tak, skończyło mi się. A na gospie jesteś? Nie, obok ciebie. Na drodze. Po lewej stronie twojej. Jezus, weź do CPN-u leć po bańkę, po piątkę. Możesz chyba coś kupować, nie? Czy nie masz go tego kierownika? Nie wiem, zobaczymy. Zobacz, czy na gospie coś jest w ogóle. To czekaj, wiesz co, zrobi tak, że i tak zrobię koniec odcinka. Mhm. To w sumie ja tutaj po ten... Dokończę to, rozrzucę ci zaraz, pożegnamy się tam, cię podjadę od razu. I jeszcze nie zakończymy, dobra? Okej. Okay. Głęboszem? Właśnie nie wiem, czy to głęboszem, czy nie, bo w sumie mamy tutaj wapno i obornik, to można by to przeorać, nie? Tylko właśnie nie wiem, czy to na kolejnym odcinku robić tą orkę, czy co, bo trochę też tak... Z tą wiosną się bardzo zejdziesz. Chciałem w kolejnym odcinku robić raczej jakieś... jakąś uprawę, nie? Jak już... No i też podsiewnik, tam trzeba trochę gleby to wyrobić, nie? No, po podniku tylko orka, nie? No i tym bardziej musimy tutaj to pole dokończyć, także to orka musi wlecieć jakaś, nie? No nic, pomyślimy. Ewentualnie może tam jeszcze jakoś tak... Dobrze, nas jest dwóch, zawsze się możemy jakąś tam akcją podzielić, nie? Krzychu robi to, ja robię tamto i zawsze jakoś to lepiej wyjdzie, nie? Okej. O, no i tu się akurat mi skończyło. Ja też chciałem jakieś dwa roczniki do ogarnięcia. Dobra, Krzychu, jadę już do ciebie. Mhm. Czekam. No jadę już, zaraz będę. Jestem po tych kartofliskach. W ogóle tekstura po kopaniu ziemniaków powinna być inna niż taka, jak jest teraz, nie? Bo zobaczcie, jest dalej ta jakby tekstura tego ściętego ziemniaka. Znaczy takiego jakby dalej posadzonego, nie? Powinna być bardziej jakaś taka wyrobiona, nie? Do Maseja pług do kupić? Ej, w sumie... Pług do Maseja nie jest głupim pomysłem, nie? Jakby kolejny do kupić pług. Bo już mamy sporo kasy na koncie. Albo może jakiś zestaw z pakomatem. Nie, z pakomatem jeszcze co wcześniej chyba. Jezu, stoi tutaj. Na dachu. Dobra, zajadę. Zatrzymaj się, halo. Już się trzymuję. Zaraz się ten, skoczę po paliwo, dobra? Spuścisz mi trochę ze swojego. Tak, spuścisz ze swojego, no. Jakkolwiek to brzmi. Normalnie brzmi. Dobra, o, tak się pożegnamy, będzie elegancko. Kurde, jaka fajna ten. Fajny kadr. Elegancko. Dobra, ludziska, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i że będziecie kibicować naszej tej budowie, tej obory. Zapraszam na kolejny, zapraszam na Twitcha oraz na Instant Gaming, które macie w opisie. Na razie, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa. Ja mam nadzieję, że 60 jeszcze zatankuję, siema.